Roberta Szczepańskiego to pierwsza ogniowa próba wyciskania w tym pucharowym sezonie. Stąd zapewne ta dokładność. Ale przed tygodniem w wyciskaniu w pozycji leżącej przegrał i z Jarkiem Dymkiem, i ze Sławkiem Pedą. Teraz stoi przed nim trudne zadanie. Będziemy mogli rozpocząć ćwiczenie. Zaczęło się. Lider Szymiec łącznie podniósł dziś ponad 2,5 tony. Teraz Szczepański już tonę. Dzień dobry, pozdrawiam z Ustronia. Ten puchar dla najsilniejszego strongmana dzisiaj zapewne pełen będzie deszczówki, bo z nieba leje się coraz bardziej, ale to nic. To już 6 zawody, 6 konkurencji i 6 zawodników. Oglądajcie, siłaczy, właśnie się zaczynają. Po raz kolejny witają nas tłumy kibiców. Dziś wśród zawodników nie ma zdecydowanego faworyta. Kto wygra w Ustroniu? Oto pierwszy zawodnik, Grzegorz Peksa, brązowy medalista Mistrzostw Europy Środkowej sprzed 2 lat. Jacek Dymek, radny miasta i gminy Prabuty, były mistrz Polski w kickboxingu. Tyberiusz Kowalczyk, kiedyś bokser, teraz piłkarz halowy, w planach Mistrzostwo Świata Strongman. Sławomir Peda, miłośnik surfowania po internecie, zaczynał od trójboju siłowego. Piotr Szymiec, lekkoatleta, żeglarz, piłkarz ręczny i kulturysta. Robert Szczepański, kiedyś medalista Mistrzostw Polski juniorów w boksie. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwa trójka arbitrów pod przewodnictwem Rafała Biernacika. Sędzią pomocniczym jest Krzysztof Dziełyński. A głównym arbitrem jak zwykle Krzysztof Bójko. Kto wygra w Ustroniu? W poprzednich zawodach imponowali Piotr Szymiec i Robert Szczepański. Ale może wielką formę zdążył już odzyskać Grzegorz Peksa, który rozpocznie dzisiejsze zmagania. Pierwsze zadanie to przeciąganie busa w marszu, w specjalnej uprzęży. Po ulewnym nocnym deszczu murawa stadionu jest bardzo śliska, więc organizatorzy odstąpili od zwyczajowego holowania tira. Ale i tak mały bus z 6-osobową załogą waży prawie 3 tony. Grzegorz Peksa musi jak najszybciej przyciągnąć auto na odległość 20 metrów. Wystartował. Tak, jest ślisko, mimo że założył buty z korkami. Jeszcze 3 metry. Meta! Brawo! Czas otwarcia 23,65 sekundy. Inni rywale pilnie podpatrywali siłacza spod piły. Ciekawe, jakie wyciągnęli wnioski. I bardzo chętnie z nią współpracuję. Jacek Dymek, starszy brat Jarka, 3-krotnego medalisty Mistrzostw Świata Par, miał w poprzednim sezonie poważną kontuzję. 3 tygodnie temu wrócił do walki i zajął 3. miejsce na zawodach w Chełmie. Dziś na trybunach zasiadło wielu zwolenników Jacka, zwanego Elvisem, ze względu na fascynację piosenkami, oczywiście Elvisa Presleya. Nie zdołał szarpnąć, bus ledwo drgnął. Jacek strasznie się ślizga, przecież na nogach też ma korkotrampki. Musi za wszelką cenę utrzymać auto w ruchu. Teraz wreszcie jest szybko, ale Peksa radził sobie znacznie lepiej. Strasznie ślisko. Jaki czas? 32.04. Czas Jacka Dymka nieco ponad 32 sekundy nie wróży chyba dobrej pozycji. Nie takiego otwarcia spodziewał się siłacz z Prabut. Co zrobić, żeby buty nie ślizgały się tak mocno? Jak poradzi sobie z tym tegoroczny debiutant Tyberiusz Kowalczyk? Jak masz tu wejść? To w środek. Czekaj. Dość skomplikowane jest to zakładanie uprzęży. Zwłaszcza górne pasy nie mogą uciskać okolic szyi. Widać zdenerwowanie najmłodszego w tym gronie 23-letniego zawodnika. Debiutując w Lublinie był ostatni. Może teraz będzie lepiej. Dobrze, czekaj. Kurde, poślizgnął.
Lepiej poradził sobie na starcie od Jacka Dymka. Teraz musi złapać rytm marszu. Zbyt nerwowo, za bardzo chce. To przeszkadza w koordynowaniu ruchów na tej śliskiej murawie. Ale końcówka bardzo szybka. Stopery pokazały czas trochę powyżej 28 sekund. Lepszy od Dymka. Tak trudno złapać oddech po takim wysiłku. Proszę Państwa, dodam tylko, że marzeniem Scenariusza jest otwarcie dużej... Następny zawodnik to Sławomir Peda. W poprzednich zawodach raz był piąty i dwukrotnie zajmował czwarte lokaty. Może Ustroń będzie szczęśliwszy dla gdańszczanina. Dziś nie ma znienawidzonego zegara, przenoszenia 350 kg po obwodzie koła. To szansa Sławka na lepszy wynik. Gotowy? Nie może jednak, nie może ruszyć z miejsca tego trzytonowego busa. No, samochód wreszcie drgnął, ale proszę spojrzeć, jak ten ciężar prostuje najlżejszego zawodnika w całej stawce siłaczy. Może w tej pozycji łatwiej wbijają się korki butów w ziemię, ale rozkład sił jest chyba niekorzystny. Dobre te ostatnie metry. Ale co z tego, skoro wynik Sławka Pedy jest najgorszym z dotychczasowych. Ponad 35 sekund. Wzrost i waga zawodnika odegrały chyba dużą rolę. Wyższym i cięższym jest dziś łatwiej. Oczywiście, że tak. Za chwilę słuszność tej teorii sprawdzi Piotr Szymiec. 7 cm i 22 kg więcej. Piotrek, naciągnij. Znaczy, ustawicie mnie najpierw, tak? Tak. To sam. Jedziemy! Gotowy? No. Start! Na plecach i na linie 2800 kg. Meta! Ależ kopnął w hamulec kierowca busa. Chyba przestraszył się prędkości w końcówce. Czas Szymca lepszy o 2 sekundy od wyniku Grzegorza Peksy. I Piotr obejmuje prowadzenie. Uderzyło mnie coś? Coś się stało Piotrowi w nogę. Widzieli Państwo, zniknął mu uśmiech z twarzy. Oby to był tylko chwilowy problem. 21,59. Tymczasem pozostał nam jeszcze ostatni, szósty zawodnik, Robert Maksymus Szczepański. Zadebiutował w hełmie czwartą lokatą, ale przed tygodniem przegrał tylko z Jarosławem Dymkiem. Siłacz z Bydgoszczy ma duże doświadczenie i sukcesy w trójboju siłowym. Maksymus. Ale ma to wyrażać również niezwykłą siłę, jaką obdarzony jest Robert. Gotowy? No. Ile czasu? Co się dzieje? Popatrzmy na nogi Roberta. To chyba zwykłe buty terenowe, tylko bieżnik, żadnych kołków. Praktycznie w tym nie daje się iść. Takie wolne tempo nie wróży nic dobrego. Musi się rozpędzić albo przegra ze wszystkimi i straci wiele punktów. Roberta Szczepańskiego to ponad 38 sekund. Jeden z faworytów sprawia niemiłą niespodziankę. To bolesna nauczka. Trzeba być przygotowanym na każdą pogodę i rodzaj nawierzchni. Robert nie zdecydował się, podobnie jak koledzy, założyć... Masz jakiś zaszczyt, no właśnie. Ja pójdę zaraz do domu. A w namiocie trwają intensywne zabiegi nad nogą Piotra Szymca. Czy gdynianin jeszcze wystartuje? Pierwszą konkurencję wygrał z niewielką przewagą nad Peksą. Dobry występ Kowalczyka, reszta stawki w dość regularnych odstępach czasowych.
dodatkowe 20. Pierwsza konkurencja zawodów w Ustroniu ciągnięcie busa przebiegała pod dyktando Piotra Szymca i Grzegorza Peksy. Złe obuwie zadecydowało o porażce Roberta Szczepańskiego. I właśnie Maximus będzie teraz, zgodnie z regulaminem, rozpoczynał drugą konkurencję zwaną spacerem Bushmana. Na sztandze ciężar 320 kg. Całą konstrukcję trzeba jak najszybciej przenieść na odległość 20 metrów. Meta. Świetnie. 14,5 sekundy. Prawie dwukrotnie szybciej niż w poprzedniej imprezie. Rekord pucharu należy do Lubomira Libackiego i wynosi 13,12 sekundy. Czy tak samo jak Szczepański poprawi się dziś Sławomir Peda, który uzyskał w Chełmie wynik powyżej 25 sekund? To dla niego trudna konkurencja. Jest niski, więc niesie ciężary tuż nad ziemią. Łatwo o nią zahaczyć. Gotowy? Tak. Ruszył bardzo zdecydowanie. Sławomir Peda. To zachwianie było niebezpieczne. Niestety, wynik Pedy gorszy niż w poprzednich zawodach. Tymczasem trzaskają migawki aparatów. To znak, że nadchodzi Elvis, czyli Jacek Dymek. Jeszcze ostatnie zaciskanie pasa. Bawię się dobrze. Momencik, jeszcze nie. Jeszcze nie. Gotowy? Ruszył. Bardzo szybko, drobne kroczki. W Chełmie miał czas o 1,5 sekundy gorszy od rekordu Libackiego. A teraz poprawił ten rekord. Fantastyczny czas, 11 sekund i 79 setnych. Co za eksplozja radości Jacka Dymka. Jeszcze będą. Specjalnie dla publiczności. Teraz Tyberiusz Kowalczyk. Czekaj. Szyb! Gotowy? Tak. Tyberian maszeruje trochę niepewnie. Tyberiusz Kowalczyk, 320 kg. Postawił przed linią mety. Tak, musi poprawić. Stracił czas. W sumie ten spacer zajął mu prawie 27 sekund. Tyberiusz Kowalczyk nie ma powodów do zadowolenia. Musi z niepokojem czekać na wyniki innych rywali. Następnym w kolejce jest Grzegorz Peksa. Dzik Notecki bardzo dobrze zaczął te zawody. Czy teraz potwierdzi swoją dyspozycję? Jeszcze prosi o doping. Od razu stracił ze 2 sekundy podczas tego wolnego wstawania. Niestety to ciężar go poprowadził i są skutki. Chyba nogi nie wytrzymują. Znów musiał postawić. Jeszcze 2 metry. Czas już nie gra roli. Trzeba po prostu dojść do mety. O, shit. Nie, nie da rady. To duża niespodzianka, ale limit czasu nie jest przekroczony. Peksa może spróbować kolejny raz. Jest meta. Brawa za ambicje. Czas ponad 55 sekund. Chyba długo Grzegorz będzie się zastanawiał, jak to się mogło stać. Kiedyś spacer Bushmana udawał mu się nieco lepiej. Utraci dobrą pozycję w łącznej klasyfikacji. Szkoda. Dziękuję. A do tego Grzesiek, proszę Państwa.
Pozostał nam jeszcze Piotr Szymiec. Triumfator zmagań z busem, jak widać, jest w dobrym humorze. Ale ten wykrok, to rozciągnięcie kontuzjowanego mięśnia wskazuje, że gra jest nieco ryzykowna. Teraz dobrze złapać, nie za mocno rozwujać. No, gotowy? No. Nie ustabilizował ciężaru i tak się to musiało skończyć. Ponad 15 sekund, gdyby nie ten błąd techniczny. Ale rodzina i tak ma swoje zdanie. Ja się muszę za niego wstydzić. On chyba zapomniał, że ja tu jestem. Tania Szymiec wie, jak zdopingować małżonka. A jeśli do głosu dojdzie jeszcze córka Ania, to Piotrowi nie pozostaje nic poza wygrywaniem. Ja Szymiec chcę szansę. A ja opisałam nagrodę temu panu. Dzisiaj jednak Szymiec minimalnie przegrał ze Szczepańskim. Peksa o tym spacerze będzie chciał szybko zapomnieć. Jacek Dymek przeciwnie, bo ustanowił fantastyczny rekord Polski. Po dwóch konkurencjach zmienna dyspozycja zawodników i tłok w tabeli. Dymek awansował aż na drugie miejsce. Szymiec jeszcze wybronił prowadzenie. Ręce wyprostowane na wysokości między brodą a czołem. Pięte stawiasz na czerwonej. Kłopoty Grzegorza Peksy sprawiły, że teraz on jako pierwszy przystąpi do wagi płaczu. Wygrywa ten, kto najdłużej utrzyma w wyciągniętych rękach ciężar 25 kg. Wszakie, spokojnie, spokojnie. Ten sam? Już, dobra, poczekaj. Pamiętaj. Przywiązanie zawodnika do słupa ma pomóc mu w zachowaniu prawidłowej postawy, bez wypychania bioder. Będzie potrzebny państwa do... Grzegorz szybko poderwał ciężar, czy nie za energicznie. Buja się te 25 kg i zabiera siły. Płyną sekundy, 25... Chyba szybko narasta kryzys. Już koniec. Peksa wydaje się być zdumiony własną słabością. Czas 25,6 sekundy. Oznacza jednak niewielką poprawę w stosunku do poprzedniego wyniku z hełma. Ale teraz... 25,6. Trudno przesądzać, jaką zdobycz punktową ten wynik przyniesie Grzegorzowi. I Peda i Szymiec byli w Zamościu lepsi. Reszta w tym roku jeszcze w wadze płaczu nie startowała. Sukces bardzo przydałby się sympatycznemu siłaczowi z Szydłowa. Wszelkie uwagi, które między sobą wymieniają. Mocniej można przywiązać, czy nie? Bardzo istotne. Jeszcze? O, tak? No, tak. O. Duch fair play, proszę Państwa, towarzyszy Strongmana. Jeszcze mocniej? No, żebym się nie ten. Dobrze? No. Pamiętaj, dotykasz górną częścią pleców, tak, teraz, nie? Środkami, tak? Jest? Okej. Okay. Poczekaj. Czas na młodzież. Wystartował Tyberiusz Kowalczyk. Omal nie opuścił ciężaru. Co z koncentracją? Gwizdek sędziego, bo ramiona Tyberiusza były już poniżej poziomu barków. Czas tylko 20,9 sekundy. Na pewno oczekiwał lepszego wyniku, a teraz widać, że trudno mu będzie zdobyć dobrą lokatę na koniec zawodów. Nie jest łatwo debiutować wśród doświadczonych wyjadaczy. 20 sekund i 90. Następny kandydat do wiązania do pala to Sławomir Peda. W Zamościu wygrał wagę płaczu, zatem ma okazję do dużego awansu w klasyfikacji. To mi trochę w tą stronę, tak, bliżej. Okej, dobra, tak jest dobrze. Ja podnoszę i Wizdek. Tak, jak jest. Dobry. Ten 25-kilogramowy ciężar podniósł spokojnie i miarowo. Skupiony, tylko lekkie drżenie rąk przypomina, że mięśnie mocno pracują. Minęło 20 sekund. Pełen spokój.
niemal dokładnie 40 sekund. Sławek Peda o 1,5 sekundy poprawia swój rekord Polski. To chyba było naprawdę maksimum. Kryzys przyszedł bardzo szybko, ale rywale mają teraz wielki problem. No, wreszcie trochę weselsza ta kamienna twarz gdańszczanina. Dobrze, dziękujemy bardzo. Kolej na Piotra Szymca. On ma bardzo złe wspomnienia z Zamościa. Sędzia przerwał jego próbę po 20 sekundach ze względu na błędy techniczne. Były dyskusje, nerwy. Teraz Piotr ma okazję udowodnić, że w tej konkurencji stać go na wiele. Nie opuszczać za nisko rąk. Doping na pewno się przyda. Mogę trochę bliżej? Tak? No. Start. Ale sędzia Bójko od razu nakazuje opuścić trochę niżej ramiona. Byle tylko Piotr się znów nie zdenerwował. Dwadzieścia pięć sekund, jak wspaniale walczy. Ależ wspaniale zatrzymał ramiona w tej ostatniej fazie. Zyskał z pewnością około sekundy. Dobry czas Szymca, 34,6. Jest drugi za Pedą, jest więc pora na chwilę relaksu i trochę kulturystyki. Piotr wystartował w tej konkurencji 9 lat temu. Miał nawet sukcesy. Teraz prowadzi studio kulturystyczne i sklep sportowy. Publiczność czeka teraz na Roberta Szczepańskiego. Maksimus trenuje sporty siłowe od 13 roku życia. Po kilkunastu miesiącach wyciskał już 120 kg, a potem był mistrzem Polski w trójboju siłowym z wynikiem 940 kg. To budzi szacunek. W tej części sportowej przypomnę, że konkurencji jest 6. Zaczynamy? Tak. 25 kg w górze. Ręce nad poziomem barków. Czy Robert wytrzyma ponad 40 sekund? Czy pokona Pedę? Sekund, spokojnie, pełna koncentracja. A jednak udało się wyprzedzić Piotra Szymca. Robert Szczepański jest lepszy o 16 setnych sekundy, o mgnienie oka. Potwierdza swój talent i tym bardziej szkoda punktów straconych podczas przeciągania busa. A jak na ten wynik odpowie wicelider Jacek Dymek? 34,75. Doping fan klubu Elvisa i zaczynamy! Weź pięty na linii postaw. Jacek, dalej, 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 dalej. Dalej. O tak. I to teraz chodziło o ten osłabiony antydoping. 10 sekund i już napięcie na twarzy Jacka. Nie dotrzymał do 31 sekundy. 30, 80. Chyba i on, i jego kibice spodziewali się nieco więcej. Udało się. Pamiętajmy jednak, że ten ciężar waży 25 kg. Jeśli ktoś myśli, że to nie tak wiele, niech spróbuje potrzymać przed sobą 2 kg cukru. Czwarte miejsce Jacka Dymka. Wspaniała walka o drugą lokatę Szczepańskiego i Szymca. Wyraźny sukces Pedy. To wyniki trzeciej konkurencji.
Na półmetku Kowalczyk i Peksa stracili dystans do trójki walczącej za plecami Szymca. Cała czwórka zachowała szansę na końcowy sukces. Wyciskanie na barki w pozycji stojącej to jedna z najczęściej rozgrywanych konkurencji. Rekordzistami są Jarosław Dymek i Arkadiusz Makurat po 16 powtórzeń. Tyberiusz Kowalczyk zaliczył w Lublinie 9 prób. Ostatnio ćwiczył pod okiem swojej dziewczyny Basi, która także uprawia sporty siłowe. Czy dzisiaj zdoła poprawić ten wynik? Żeby zaliczyć próbę, trzeba dokładnie wyprostować ręce w łokciach. No właśnie, to było trochę na raty. Czyżby problemy od samego początku? Cztery, a nie pięć. Jedno podniesienie nie było czyste technicznie i nie zostało zaliczone. Co się stało z Tyberiuszem? Ma dziś wyraźnie zły dzień, ale tak czasem bywa. Jednak zostały mu jeszcze dwie konkurencje. Grzegorz Peksa ustabilizował swoje boje na poziomie 11 prób. To dałoby mu kolejne punkty przewagi nad Kowalczykiem. Ale ambicje siłacza skrzydłowa są chyba większe. Tyle tylko, że pozostali rywale wydają się w tej konkurencji nieco lepsi. Ale w tym sporcie nigdy nie ma stuprocentowej pewności. Ruszył dobrym tempem. Przy ósmym ma już kłopoty. Zaliczył 10 prób. Będzie 11. Tak jak zwykle. A może da radę wycisnąć pełen tuzin? Niestety nie. Ile? 11. O tyle samo, no ja pierdzielę. Mimo to Grzegorz jest wyraźnie zadowolony. Uśmiechnięty, dobra regularność. Może więc przyjdzie czas i na poprawianie tych osiągnięć. Elegancki, szarmancki to Grzegorz Peksa. Prawdziwy rarytas wśród siłaczy. Teraz zaś publiczność daje widomy znak, że w szranki wkroczył Jacek Dymek. Przypominam, na podejście 200 kg. Podczas podnoszenia tej platformy realny ciężar wynosi 150 kg. W tym roku Elvisa nie widzieliśmy jeszcze przy tej maszynie. Na co go stać? 5 prób i spokojnie dalej. Jedenaście, tyle co Peksa. Ale już Jacek prowadzi. 12 podniesień, to wynik Jacka Dymka. Dzięki. Nauczyciel wychowania fizycznego. Nos mi się odpinał cały czas. Mówi rozpierany polski Elvis. Jak odpowie Piotr Szymiec? Liczymy razem wszyscy, nie? W Zamości Piotr wycisnął platformę 13 razy. Teraz chyba na tym nie poprzestanie. Widać, że jest bardzo skupiony. Na ramionach tradycyjnie pokaźne ściągacze chroniące staw i przyczepy mięśni. Szymiec wie, że Peda może tu odrobić punkt, a może dwa, więc musi walczyć na maksa. Wszyscy liczą dobrze! 200 kg! Ile razy? Dziesiąte. Czyżby kres możliwości? Jednak nie. Jest 11 wyciśnięcie. I 12, tak jak Dymek. Jest 13. Piotr Szymiec pięknie walczył. Prowadzi przed Dymkiem. Ojejku, myślałem, że nie zrobię.
Piotr Szymiec 13 powtórzeń. Ale ze zmachany. Jacek Dymek 12. Ulala. Kasiu Peksa 11 i Tyberiusz Kowalczyk 4. Dla Roberta Szczepańskiego to pierwsza ogniowa próba wyciskania w tym pucharowym sezonie. Stąd zapewne ta dokładność. Ale przed tygodniem w wyciskaniu w pozycji leżącej przegrał i z Jarkiem Dymkiem, i ze Sławkiem Pedą. Teraz stoi przed nim trudne zadanie. Będziemy mogli rozpocząć ćwiczenie. Zaczęło się. Lider Szymiec łącznie podniósł dziś ponad 2,5 tony. Teraz Szczepański już tonę. Jest 13. Tak, był gwizdek sędziego. Szczepański wyrównuje osiągnięcie Szymca. Nie udało się mu jednak odrobić dystansu do lidera półmetka. Robert Szczepański, który nie lubi bałaganu. Wszyscy czekają na pokaz Sławka Pedy. Ja czekam na jakiś gwizdek, nie? Nie. Uwaga. Ostro zaczął. Od razu z pierwszego podbicia rąk i nóg. Sprytnie to zrobił. Pracuje szybko, równomiernie, ma dość krótkie ręce, więc nie musi wysoko dźwigać. Już 10 prób zaliczonych. Wspaniałe tempo. Będzie 15. Siedemnaście. Rekord Polski. Sławek Peda zaliczył 19 prób. Cóż za fantastyczna forma Williego. Drugie zwycięstwo z rzędu i ta pogoń za Szymcem staje się bardzo interesująca. Wyniki tego. A teraz coś lekkiego. Bardzo wyrównany bój stoczyli w cieniu Sławomira Pedy pozostali zawodnicy. Podział punktów Szymca i Szczepańskiego dodatkowo ucieszył triumfatora. Po czterech konkurencjach pytanie brzmi: wygra Szymiec czy Peda? I w końcu Jacek Dymek udowodnił, że jest prawdziwym fanem Presleya. Po czterech konkurencjach zawodów w Ustroniu Szymiec i Peda są najpoważniejszymi kandydatami do zwycięstwa. Piątą konkurencję Spacer Farmera na czas rozpocznie Tyberiusz Kowalczyk. Ty gwizdasz, tak? Aha, dobra. Czekaj, tu mam... Tak? Tyberian ruszył szybko. Do przejścia ma 40 metrów. Liczy się czas, a nie dystans. To innowacja w stosunku do dotychczasowej wersji Spaceru Farmera. Już ostatnia prosta. Gdzie? Poszli! Letki! 19 sekund to czas Kowalczyka. Siłacz z Legnicy wydaje się zadowolony, ale tak naprawdę wartość tego wyniku poznamy za parę minut, kiedy przespaceruje się Grzegorz Peksa. On zaczynał od biegów sprinterskich, a przy spacerze farmera najpoważniejszy problem sprawiają mu krótkie palce, z których wyślizgują się uchwyty walizek. Tak. Meta. I Peksa jest jednak szybszy od Kowalczyka, zaledwie o ćwierć sekundy. Czas lepszy. Dobry. 19. Jest. Jak przyjemnie popatrzeć na radość Grześka. Oby jak najczęściej. Tymczasem do spaceru przygotowuje się Jacek Dymek. To również bardzo szybki zawodnik. Kolejne 20 metrów.
Ruszył w dobrym tempie, nawet szybciej od Peksy. Teraz problemem będzie chyba wyhamowanie na nawrocie. Na szczęście udało się. To był bieg. 17:28. Pierwszy na razie. To dzięki. Dzięki. O 1,5 sekundy Jacek Dymek pokonał Grzegorza Peksę. 17:30. Bardzo trudno będzie poprawić ten rezultat Piotrowi Szymcowi. Jedziemy! Szybkość to nie jest wielki atut Pietruchy, a rywale są blisko w klasyfikacji. Ruszyły stopery. Trochę niepewny początek. Szeroko, bezpiecznie wziął nawrót. Już nie tak lekko w końcówce i będzie słaby czas. Szybko! Piotr Szymiec! I jak? Wiesz, jak jestem teraz podniecona. O, się zmachałem. 20,5 sekundy. Nie tego się spodziewał lider Piotr Szymiec. Już stracił 3 punkty, czyli prawie całą przewagę nad Dymkiem. Czy utraci też dystans punktowy nad Robertem Szczepańskim? Widać już mocny błysk w oczach Maksymusa. Poczuł swoją szansę. Nie mógł być w swoim rodzinnym mieście pod nią. Chciał dopingować Szymka Golowa, ale stwierdził, że... Czas start. Oj nie, widać wielką siłę, ale szybkość gorsza niż u Dymka. Może po nawrocie ta siła zadecyduje o końcówce. Szczepański przegrywa z Dymkiem. Jest na razie drugi. Odrabia 2 punkty do Szymca. 17:88. Drugi czas. Dzięki. Robert Piątka. 17:88. No, wreszcie uśmiech i na tej skupionej twarzy. Pozostał nam Sławomir Peda. Pomóżcie go państwo, oklaskajcie. Ty mówisz go, tak? Sławomir Peda! Gotowy? Wynik Dymka to nieco ponad 17 sekund. A Peda biegnie, pędzi! Przydałby się ABS. I znów się strasznie rozpędził. Poniżej 17 sekund. Sławek wygrywa. Ale też miał trochę szczęścia w końcówce. Mógł się potknąć, mógł upaść. Tak nim miotały te walizki. Ten sukces dał mu potężny zastrzyk wiary w siebie. Panie sędzio, zapraszam od razu pana. Ostatnie miejsce Szymca to największa sensacja. Skorzystali na tym wszyscy najgroźniejsi rywale. Peda wygrywa 3 raz z rzędu. Zobaczmy, jak biegł i jak hamował. I mamy zmianę lidera. Sławek Peda o krok od sukcesu. Willy, niespodziewany faworyt. Czy uda się utrzymać pierwsze miejsce? Będę się starał walczyć. Nie jest to moja najmocniejsza konkurencja. Zobaczymy, co pokażą przeciwnicy. No, ja na pewno będę starał się wygrać. Na podejście Tyberiusz Kowalczyk. W rękach 2 beczki po 175 kg każda. Trzeba je utrzymać nad ziemią jak najdłużej. Rekord należy do Mariusza Pudzianowskiego. 1:63. To ostatnia dziś konkurencja. Kowalczyk osiąga bardzo dobry czas. Niespełna 53,5 sekundy. Grzegorz Peksa trzyma beczki zaledwie 35 sekund i może spaść na ostatnią pozycję. Jego los jest w rękach pozostałych rywali. Ilu będzie gorszych od Tyberiusza? Pierwszym jest Jacek Dymek. Czas poniżej 50 sekund. Chyba nie utrzyma drugiego miejsca w punktacji. A jak spisze się niedawny lider Piotr Szymiec? O Boże, zrobię mu dobrą kolację, obiecuję. Jak wytrzyma minutę, zrobię mu kolację. Piotr musi pokonać Szczepańskiego i liczyć na słaby występ Pedy. Ten ostatni miał w tym roku wynik poniżej 43 sekund. Szczepański uzyskał 51 sekund. Jak długo dzisiaj wytrzyma Szymiec? Dawaj, dawaj.
Minęło 20 sekund. W rękach w sumie 350 kg na zakończenie tej wyczerpującej rywalizacji. Już pół minuty trzyma je Piotr Szymiec. Drgnęły beczki, ale gdynianin nie wypuścił ich z rąk. Chyba dotrwa do 50 sekund. Jest 50 sekund, brawo! Piotr już jest lepszy od Kowalczyka. Minuta! Pobije rekord Pudzianowskiego. Tak, brawo Szymiec, ponad 62 sekundy. Tylko co z tym barkiem? Straszny ból. Już Piotr Szymiec jest w pełni sił i uśmiechnięty. To był dobry występ Piotra Szymca, najstarszego zawodnika, 34-latka. Postawił ostre warunki Szczepańskiemu i Pedzie. Może jeszcze dziś wygrać zawody. Wszystko jest możliwe. No i co? Będzie buzi, będzie buzi? Będzie buzi nie tylko. Nawet zrobimy tak. Obwód klatki piersiowej 137 cm. A ten młody człowiek jeden zadatek na siłacza już ma. Robert Szczepański. Tymczasem Robert Szczepański ani myśli składać broni. Na początku maja w hełmie trzymał beczki 51 sekund. Teraz już wie, że aby zachować cień szansy na zwycięstwo, musi pokonać granicę 63 sekund. Na razie w dobrej dyspozycji zbliża się do 20 sekund. W tej konkurencji trzeba pokonać własną słabość i ogromny ból, kiedy w samej końcówce te 350 kg wprost wyrywa ręce ze stawów. Kto wygra ze sobą, wygra też z innymi. Już cierpi, od paru chwil cierpi i walczy. Stopery pracują coraz wolniej. Sekund. Musi wytrzymać jeszcze 12. 10. Minuta minęła. Pokona Szymca? Tak, tak, jest najlepszy. 66 sekund. Robert Szczepański ma nowy rekord Pucharu Polski. Ale się ale ręce mi się otwierały. Gdybym nie miał tak mocno zawiązane, no, bym szybciej puścił. Uwaga! Pozostał jeszcze Sławomir Peda. Wspaniały doping kilku tysięcy kibiców z Ustronia. A Sławek chyba wie, że aby zachować przewagę nad Szczepańskim i wygrać zawody, musi uzyskać czas co najmniej 50 sekund. To dałoby mu czwarte miejsce i pół punktu zapasu. Patrzmy i liczmy sekundy. Dziesięć sekund. Dwadzieścia sekund. Sławek dobrze się trzyma. Pół minuty za nim. Ciężko jest. Sławek Peda wygrał zawody. To była wielka walka przez te ostatnie 20 sekund. Wprost nieprawdopodobna. Pokonał siebie. O Jezu, przełamałem się. Skakać. Proszę Państwa, 57. Najlepszy, wygrałeś zawody. Ale wiecie co? Wygrałeś zawody. Po 30 sekundach... Gratulacje także od Sławka Toczka z Kościerzyny, którego widzieliśmy w poprzednich turniejach. Gdańszczanin Sławomir Peda po raz pierwszy w karierze wygrywa turniej Pucharu Polski.
Popatrzmy na rezultaty ostatniej konkurencji. Trzecie miejsce Pedy dało mu końcowy sukces. Szczepański i Szymiec pobili rekord Pucharu Polski. Znakomity poziom walki z beczkami na zakończenie turnieju w Ustroniu. W łącznej punktacji Szymiec jest trzeci, Szczepański ponownie na drugim miejscu. Peda po raz pierwszy wygrywa. Te zawody dzisiejsze nie miały zdecydowanego faworyta i dlatego dostarczyły takich właśnie emocji do ostatniej chwili. A zwyciężył ten, który szedł tutaj przed chwilą, czyli Sławomir Peda. Pierwszy raz w tym sezonie. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Następni siłacze już za tydzień. Zapraszam. Czekamy. Rękę, rękę.